Cześć kochani, troszeczkę się spraw nazbierało, więc dzisiaj pogadamy o przyszłości mojej i worka ryżu. Zostańcie ze mną. Więc może od początku. Jeżeli śledzicie mojego Instagrama, link w opisie, to wiecie, że skończyłem studia. Magisterskie. Z dziennikarstwa. W Chinach. Tak, też jestem z siebie dumny. Mam tutaj dwa dyplomy, rozdali nam je na pięknej uroczystości, podczas której byliśmy ubrani w takie togi jak z Harry'ego Pottera. No, na początku nam dali same oprawki, ale teraz już mam dyplom, nawet pokażę jeden, bo właściwie obydwa są praktycznie takie same. O, proszę, moje piękne zdjęcie i w ogóle. Na początek do Chin, do Pekinu przyjechałem na rok, a później mi się spodobało i wróciłem na magisterkę na 3 lata, bo magisterka w Chinach trwa 3 lata. Nie na wszystkich kierunkach, ale na moim trwała 3. No i już mi się tak nie podoba. Dlaczego? No, w Pekinie ostatnio zmieniło się bardzo dużo. Trwa właśnie taki proces upiększania Pekinu, czyli wyburzanie wszystkich takich małych budynków, które były na przykład stawiane nielegalnie. No i jest też, istnieje też walka z ludnością napływową, bo ktoś określił jakiś tam limit na ludność Pekinu i po prostu no, teraz już Pekin robi się przeludniony, no więc trzeba wykopać tych najtańszych pracowników, żeby tutaj po prostu nie tworzyli przeludnienia, tak? Więc burzy się te budynki, wywalono cały street food, te fajne, malutkie puby, które tak lubiłem, te małe restauracyjki i cóż, no, na ich miejsca stawia się ściany. Szare ściany, czasami jeszcze dwutkiem pan wydrąży, tak jakby to były te cegły i później na takich murach albo nic nie ma, albo po prostu wiesza się slogany partyjne. Ale ja się nie znam. Pekin stał się takim ośrodkiem rządowym, w którym są wszystkie urzędy, które władają Chinami i myślą, jak zawładnąć nad światem. I cóż, no, odbywa się tutaj wiele różnych spotkań i po prostu no, życie tutaj robi się coraz bardziej upierdliwe, bo jeżeli odbywa się jakieś spotkanie, to nawet głupia jazda metrem jest już właściwie no, nie do zniesienia. Jest coraz więcej kontroli. Normalnie podczas jazdy metrem trzeba po prostu położyć torbę do rentgena, a samemu przejść przez bramkę i okej. Jeżeli są spotkania, to są wyrywkowe kontrole tożsamości i takie rzeczy. No. W żadnym innym kraju nie słyszałem, żeby podczas jakiegoś spotkania nie można było wysłać kuriera, bo zamawiam przecież rzeczy z Taobao, które jest tutaj no, w Chinach. Tego mi będzie w Polsce brakować. No. Więc zamawiam z Taobao sobie maszynkę do golenia. Nie mogą im przysłać przez miesiąc, bo jest spotkanie i to stanowi jakieś zagrożenie. To samo z pianką do golenia, czy nawet jakimiś w ogóle płynami innymi. Więc no po prostu, no nie dość, że nie ma gdzie zjeść czasami, zwłaszcza tutaj na Hajdynie, gdzie mieszkam, to po prostu czasami nawet zamawianie tych fajnych rzeczy z internetu, no mija się z celem, bo nie mogą ich wysłać. No i jest jeszcze sprawa tego, że po prostu czuję się tutaj coraz mniej bezpiecznie. I nie boję się, że dostanę w ryj, bo w ryj mogę dostać wszędzie, chociaż w Chinach w sumie nigdy się tego nie bałem, ale boję się, że policja zapuka do moich drzwi, puk, puk, puk i mnie aresztuje. Właściwie no, daj mi człowieka, a ja znajdę na niego paragraf, tak? No, więc teraz jak już jestem wolny, to przeprowadzam się do Polski. I zaraz uprzedzę komentarze, bo zaraz będzie: o mój drogi, przecież w Polsce teraz tak źle, ceny rosną, no tutaj politycy kradną i w ogóle. Ja wiem. Ja to wszystko przemyślałem i póki co, przynajmniej na 2 lata, przenoszę się do Polski. Chcę troszeczkę Jance pokazać świata, chcę pokazać jej Europy, Polski, a potem zobaczymy. Może kiedyś wrócę do Chin. Myślę, że jeżeli wrócę, to nie do Pekinu, ale jestem dobrej myśli. No i dobra, przejdźmy do najważniejszego pytania dzisiaj, więc co dalej z workiem ryżu? Otóż no, wielkich zmian nie planuję, na pewno nie w publikacjach, bo planuję publikować jeden film tygodniowo.
docelowo, tak jak zawsze, w sobotę. Możliwe, że zmieni się godzina i zmieni się pewnie lekko tematyka, bo no wiadomo, no nie będę mógł kręcić travel vlogów tutaj po Chinach, bo nie będzie mnie w Chinach, aczkolwiek materiału jeszcze mam dużo, więc myślę, że jeszcze przez jakiś czas będzie się dostawać dawkę Azji lub Chin. I po prostu będę robił więcej takich merytorycznych filmów, które przybliżą wam azjatycką kulturę, przybliżą wam azjatyckie, nie wiem, gry komputerowe może? W każdym razie zostaję na YouTubie! Szkoda, co? Mam nadzieję, że wy też ze mną zostaniecie i zobaczymy, jak będzie później. W momencie, kiedy kręcę ten film, jestem jeszcze w Pekinie. Za chwilę będę zaczynał pakowanie. Muszę spakować 3 lata życia w 2 walizki. Po 23 kilo. Bo myślałem o wysłaniu tego wszystkiego statkiem, ale znowu nie mam tego aż tak dużo, żeby fatygować aż statek, a formalności jest zbyt dużo, żeby to było warte zachodu, więc po prostu myślę, że zostawię tutaj troszeczkę rzeczy i muszę się zmieścić w tych walizkach. I tyle. Jakie mam plany? No plany mam takie, że najpierw polecę sobie w niedzielę samolotem do miejscowości Xiamen i potem będę sobie spokojnie podróżował autostopem na północ przez Hangzhou, Suzhou, Nankin, aż do Szanghaju, skąd z Szanghaju sobie wezmę pociąg lub samolot, wrócę do Pekinu i polecę do Polski. W momencie, kiedy wy oglądacie ten film, ja prawdopodobnie jestem już z powrotem w Pekinie, jeżeli mnie nie aresztowali na trasie gdzieś. I cóż, no przygotowuję się do wyjazdu. Więc jeżeli jesteście ciekawi moich podróży po Chinach południowych, moich autostopowych podróży, albo nie autostopowych, jeszcze zobaczymy, jak wyjdzie, to zajrzyjcie na, właśnie na Instagrama i na mojego fanpage'a. Linki są w opisie. W sumie, czy jest mi smutno, że wyjeżdżam z Pekinu? No troszeczkę jest w końcu. No, spędziłem tutaj 4 lata, ale w tym czasie miasto zdążyło się zmienić, zdążyło mi się przejeść. Nie cierpię tego klimatu tutaj, więc myślę, że takie odświeżenie i wyjazd gdzieś do innego miejsca w Polsce, jeszcze na razie nie zdradzam dokąd, nie będzie złym wyjściem. W każdym razie ja patrzę na to wszystko pozytywnie i mam nadzieję, że wszystko będzie lepiej. W końcu trzeba przestać być wiecznym studentem, udawać studenta i młodzieniaszka. I wsiąść się za pracę może? W końcu mam prawie 28 lat. O cholera. 9 lat na studiach? No już w sumie możecie nazywać mnie wiecznym studentem. Rozdział zatytułowany Pekin uważam za zamknięty i cholera, dał mi w kość. W każdym razie zapraszam was na wszystkie moje social media inne, na YouTube'a jak zawsze w sobotę. I cóż no, życzę wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! O cholera, ale mam wory pod oczami.